Dzień dobry. Witam się w trzeciej części na mojej kolekcji perfum i przejdźmy do rzeczy. Pierwszym zapachem jest Gucci Envy Me. Ja już kiedyś miałam inną butelkę, w pewnym momencie coś mi w nim przestało pasować i sprzedałam go po prostu, a później zatęskniłam. Tak więc mam nową i to jest zapach bardzo świeży, bardzo kwiatowy, piwoniowo-piżmowy. No, jest po prostu tak kobiecy, taki delikatny, ale jednocześnie trwały. Naprawdę coś cudownego. Ja właśnie dzisiaj go mam na sobie i przy takiej pogodzie bardzo słonecznej, ciepłej, nawet już u schyłku lata, sprawdza się świetnie. Czyli to. Następnie, znowu trudna nazwa, nie lubię jej wymawiać, Quelques Notes d'Amour, ale woda toaletowa i Froché. I to jest zapach cytrusowo-kwiatowy, bardzo świeżutki, bardzo delikatny, no przyjemnie się go nosi właśnie wiosną, myślę, albo nawet w upalne lato. Jest jak woda odświeżająca, jak takie krople rosy na delikatnych płatkach kwiatów, co za poezja. Czyli Quelques Notes d'Amour. Woda toaletowa i Froché. Następnie, przepraszam, Jimmy Choo, woda perfumowana. Toffee, gruszka, paczula, dość ciężki, słodki zapach, na jesień, zima, idealny. Jimmy Choo, woda perfumowana. Następnie cukieras na cukierasę. Bonbon Victor & Rolf, piękne opakowanie, z taką kokardą, z takim tutaj jakby zawleczką, wyciągam zawleczkę, pach, poszła bomba. Bomba ze słodyczy, z kwiatów, z nektaru, z karmelu, z wanilii, z cukru. Tutaj dużo cukru wyczuwam i trochę jakby takiej różanej konfitury, cukier, różana konfitura. Tak bym to określiła. Bardzo fajny zapach, ja go lubię najbardziej używać zimą jednak. Następnym zapachem, który chcę przedstawić, jest woda perfumowana La Rose Aphrodisiac. The Aphrodisiac Rose Trésor. Trésor La Nuit. Bardzo przyjemne. Woda perfumowana. No tutaj jest dużo wanilii, bardzo pięknie podanej wanilii z piżmem. To jest zapach ciężki, zdecydowanie jak dla mnie zimowy, ewentualnie nadający się na jakieś imprezy całonocne. Bardzo przyjemny. Ojejku, zapomniałam już nawet trochę jak pachnie, teraz sobie przypominam i tęskno mi do niego znowu. Piękna róża przy opakowaniu, znak szczególny dla tych flakonów perfum. Lancôme La Nuit Trésor, woda perfumowana. Następnym jest Black Opium Yves Saint Laurent, woda Floral Shock. Bardzo fajny, taka butelka cieniowana, tutaj jaśniejsza na dole, ciemniejsza u góry. Tutaj dużo gruszki wyczuwam, no coś pięknego, to jest zapach porywający. Wanilia, gruszka, trochę kwiatów, jakby róża, taka czerwona. Ale wanilii bardzo dużo i kawy troszeczkę, ale to nie jest tak mocno kawowy zapach. Ona jest gdzieś tam w tle. Bardzo przyjemny. Następny Lancôme Hypnose, woda perfumowana. I o tym zapachu ludzie się wypowiadają, że on pachnie jak guma balonowa Donald. No, coś w tym jest. On ma taki zapach gumy balonowej, waniliowej. Wanilia jest tutaj też wszechobecna. Mi się wydaje, że to jest ta wanilia burbońska, taka bogata. Bananów trochę jakby. Jest akcent zdecydowany owocowy. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczny słodziak. Ciężko go pomylić z jakimkolwiek innym. Hypnose, woda perfumowana i też uwielbiam go właśnie zimą. Następny zapach to Angel au Sucre. To jest zapach z 2014 roku. Co roku on wychodzi w troszeczkę innym flakonie, natomiast myślę, że zapachy są te same. Zmienia się tylko szata graficzna opakowania. I tutaj jest dużo porzeczki.
Dużo porzeczki, paczuli też, bo w oryginalnym Angelu też jest jej dużo, ale tutaj porzeczka i trochę jakby słodkości, trochę cukru, stąd ten pewnie o cukrę, wychodzi na pierwszy plan. Bardzo fajny i myślę, że nawet jesiennie mógłby się świetnie sprawdzić. Następnym zapachem jest Pupa in Case of Love. Taki śliczny flakon z kokardą, z jakąś taką przywieszką. I to jest... Jeszcze sobie go przypomnę. Dużo kwiatów, bardzo dużo kwiatów. Trochę też wanilii. Piżmo też. No to jest bomba, to powinno być flower bomb, to się powinno nazywać flower bomb, bo to jest taka właśnie kwiatowa bomba z domieszką słodkości. Bardzo fajnie, też mi się kojarzy fajnym czasem, kiedy byłam w ciąży z córką. Następny to jest Katy Perry Killer Queen. Bardzo oryginalne opakowanie i to powiedziałabym jest zapach podobny do Amora Morca Charel. Dużo czerwonych, słodkich owoców, jakiś likier owocowy, może trochę róży też, może nawet całkiem jej sporo i wanilia. Bardzo fajny wieczorowy, taki już cięższy zapach, myślę, że też dobry na jesień, ale ja też najbardziej go lubię zimą używać. Następnie Lacoste Pour Femme. To jest ta wersja klasyczna, nie eau légère, nic takiego. To jest woda perfumowana. I ten zapach jest taki nieoczywisty. Trochę jakbym cedru, jakieś nuty drzewne w nim wyczuwała. Białe piżmo, kwiaty. Bardzo przyjemny jako zapach do pracy. Tak bym to określiła. Na jakieś, no nie wiem, wyjście na zakupy. Na pewno nie na jakieś specjalne okazje. On dodaje takiej trochę elegancji, ale takiej lekkiej elegancji. Przyjemnie pachniemy, na pewno nie jest kontrowersyjny. Bardzo fajny Lacoste. Eau de Parfum Pour Femme. Następnie. C'est Kind to You. Wanilia, orchidea, piżmo. Cytrusów bardzo dużo, grapefruit, tutaj gra pierwsze skrzypce, to jest świeżak, którego ja preferuję, kiedy uprawiam sport albo w jakieś upalne dni też się bardzo dobrze sprawdzi. On ma taki męski trochę twist, jest jakaś taka nuta, nie wiem, może to jakieś drzewo może cedr, jest coś takiego, co sprawia, że to ma wydźwięk trochę męski, natomiast w dalszym ciągu świetnie na kobiecie leży. C'est Kind to You Calvin Klein. Następnie See-Through Blooming Scents. To jest zapach kwiatowy. Ja sobie psiknę tutaj jeszcze dla przypomnienia. Dużo różowych kwiatów. Tak jak dosłownie ta butelka ma kolor, tak mogę skojarzyć. To jest taki bukiet różowych kwiatów. Trochę frezji, trochę róży. Coś takiego. Bardzo fajne. I dość trwały. To nie jest drogi zapach. I co fajnego, są takie kuleczki w środku, pobrzękujące. Fajnie to wygląda. Następnie. To jest znowu Nina Ricci. I to jest woda toaletowa. To jest Pretty Nina. Ładna Nina, no ładna jest, taka różowa, cieniowana butelka i to jest zapach tak transparentny, jego ciężko jest nawet wyczuć, ale on pobrzmiewa gdzieś blisko ciała i daje taką otoczkę kwiatową, bardzo przyjemną, natomiast nie jest to zapach mocny, to jest bardzo delikatny zapach, blisko skórny, troszkę owocowy, trochę malinowy powiedziałabym. No, bardzo przyjemny na przykład na wczesną wiosnę. Bardzo fajny. Następnie mam tutaj Amor Amor Absoluta Charel. I tutaj bardzo dużo czekolady czuję. Bardzo dużo czekolady, to pierwsze, wanilia, róża. Róża, jak zawsze w tym zapachu jest w jakiejkolwiek
odsłonie jest sporo róży. I tak tutaj też, ale ta czekolada jest taka likierowa, nadziana likierem, tak bym to powiedziała. Jakimś takim alkoholem dobrym. No, niesamowity zapach i też późna jesień, zima, świetny wybór, naprawdę. Coś mi zasycha w gardle. Następnie Black XS Paco Rabanne. Ojejku, to jest ciężki kaliber, kojarzy mi się z gotykiem, z takim bogactwem, z takim przesytem wręcz. Też jest to zapach charakterystyczny. Myślę, że zwraca na siebie bardzo dużą uwagę. To są jakieś wiśnie w likierze już w tym momencie. Wiśnie w likierze. Co ja tak alkoholowo dzisiaj kojarzę wszystko? Dziwne. Wiśnie w likierze, czekolada, dużo wanilii i owoce. Tutaj mało jest kwiatów, więcej owoców, takich już przejrzałych, takich, nie chcę powiedzieć zgniłych, nie. Nie, wróć się, złe skojarzenie. Takich już dojrzałych, bujnych, takich tryskających wręcz sokiem. No, też bardzo fajny wieczorowy zapach. Może się rozpędzę, to już tutaj naprawdę będę cuda wianki wymyślać. Aquilina Pink Sugar. No, różowy cukier, no co więcej, wata cukrowa. To jest tak słodki zapach, chyba nie znam słodszego zapachu od tego. To jest zawartość cukru w cukrze 200%, nawet już nie 100%. Tak pachnie wata cukrowa albo palony cukier. Tak bym to określiła. Bardzo trwały zapach. I ma dobre ceny. To jest jego dodatkowy atut. Ach, piękna Dolce Vita. Ja mam kilka, chyba dwa flakony tej Dolce Vity. Jeden, w ogóle pierwszy jeszcze sprzed reformulacji, kiedy tylko powstał. I to jest chyba ten właśnie, tak, to jest ten właśnie flakon. Bogactwo aromatów, słodkości, trochę miodu tutaj wyczuwam, trochę, nie, wanilii tu nie ma, miód przede wszystkim, jakieś pyłki kwiatów, piżmo, no taki ciekawy jest to zapach, trochę słoneczny, ale jednocześnie ciężki. Dużo piżma, dużo właśnie miodu. Ja wiem, że tego pewnie nie ma w składzie, ale ja po prostu to czuję. Bardzo piękny, elegancki, klasyczny zapach, który może być używany w dzień, natomiast raczej w dni takie chłodniejsze, bo w cieplejsze może przytłoczyć. Następnym jest Ferrero's Princess. Wdzięczna, różowa, delikatna, świeża różyczka. No, zapach nie ma dobrej projekcji, nie ma też dobrej trwałości, także parametry są takie sobie. To jest naprawdę dla kogoś, kto nie lubi za mocno pachnieć, nie lubi na siebie zwracać uwagę zapachem, to taka delikatna różowa różyczka będzie wspaniała. Następnie, co my tu jeszcze mamy? Ach, kiedyś udało mi się na jakiejś czeskiej stronie internetowej zdobyć za śmieszną cenę Ros Absolue wodę toaletową z Yves Rocher. Chyba zapłaciłam za to 30 zł. A teraz to osiąga zawrotne kwoty. I to jest taki klasyk, konfitura różana, ale taka troszkę rozwodniona. Ona nie jest już taka skondensowana, gęsta. Jest taka właśnie rozmyta, rozwodniona, ale w dalszym ciągu słodka. Bardzo przyjemny zapach, tak do odświeżenia na przykład, nawet na jesień albo na wiosnę. Super. Następnie, co my tu mamy? Następnie jest Addict 2. Tego zapachu już nie ma, został zastąpiony przez Addict O Fresh, który zresztą też co roku, prawie że co roku się zmienia, co dwa lata. I ta wersja jest taka mocno piwoniowo piżmowa, powiedziałabym, i nawiązuje, myślę, dość mocno do tego Gucci Envy Me. One są dość podobne w wydźwięku, w brzmieniu, więc to jest taki, taka piwonia na białym piżmie. Bardzo elegancki, bardzo przyjemny kobiecy zapach i trwały. Parametry ma bardzo dobre. Następnie mam w takim tajemniczym woreczku. No, kto zgadnie, co tu może się kryć? Tadam! Tu się kryje Ginested Botrytis.
I ten zapach też mi się kojarzy cudownie, bo ja go dostałam w prezencie, no po jak urodziłam synka mojego, od mojego męża dostałam. Wtedy jeszcze nie był dostępny w Polsce, więc no mąż z USA ściągał ten zapach i to jest miód w butelce. To jest piękny, szlachetny miód. I kwiaty, lipa. Lipa, miód i wanilia. Nie, to jest piękne, to jest po prostu piękne. Jesień i zima należy do tego zapachu. Jeżeli go nie znacie, to choćby próbkę zdobądźcie, bo dla fanów Gourmand to jest pozycja po prostu obowiązkowa, no. Następnym też piękny, bardzo elegancki J'adore l'or. To jest zapach szlachetny, poważny, stonowany. Dostojny, powiedziałabym. On wymaga już oprawy. Tutaj nie wystarczy założyć jeansów. To jest tak bujne kwiecie, białe kwiaty w wanilii trochę. Jest przebogaty ten zapach i rzeczywiście kojarzy się ze złotem. I jeżeli złoto ma zapach, to myślę, że tak właśnie pachnie. Bardzo trwałe, świetne parametry. I on ma taką formę lekko lejkową. Jak go się naniesie na skórę, to ta skóra tak połyskuje i ma no, taką pewną śliskość, jak to po olejku właśnie. Dobrze, następnie mam też J'adore, ale Enjoy. Jest to dość nowa odsłona J'adore. Tu są nuty morskie. Jakby woda morska, trochę róży, trochę piżma i jest jakiś taki element słoności jakby. On nie jest słodki do końca, jest trochę bardziej w stronę słoną. I jednocześnie dziwny ma wpływ na mój nastrój i rzeczywiście jest taki enjoy dla mnie. Jak jego noszę, to jakoś poprawia mi też humor, jakoś czuję się bardziej nastawiona optymistycznie, ale może tylko ja tak mam. Albo może to sugestia ze strony nazwy tego zapachu, nie wiem, być może. Następnie zapach tajemniczy, nieoczywisty, molekuły. Molekuły, Eccentric Molecule 01. Tam jest różne rodzaje są. Ten pachnie... Albo pachnie, albo nie pachnie. Są dni, kiedy ja go w ogóle nie czuję, a są dni, kiedy czuję go znakomicie. I jeżeli go czuję, to czuję drzewo cedrowe, dużo cedru. To jest zapach bardzo drzewny, ale jednocześnie transparentny. Najśmieszniejsze jest to, że nawet jeśli ja nie czuję, to otoczenie jest w stanie go wyczuć. Podobnie było kiedyś z moją sąsiadką. I ja się jej pytam, o, masz na sobie molekuły, a ona, no co ty, przecież ja ich w ogóle nie czuję. Ty je czujesz? Ja mówię, ja czuję je świetnie. Także ten zapach nie jest oczywisty, on jest kapryśny. Są dni, kiedy go czuć mocno, są dni, kiedy go nie czuć w ogóle. Albo kiedy czuję go tylko otoczenie, my nie. Można go dodawać do innych zapachów i on wtedy właśnie takiej drzewności... im dodaje, unosi je trochę, jakby wyżej od skóry odbijają dzięki niemu, dodaje przestrzeni zapachowi, czyli jest on, ma on trochę lepszą projekcję w niektórych przypadkach. Naprawdę polecam zdobyć próbkę. Następnie, co ja tu jeszcze mam? Moje pięknoty, które teraz właśnie osiągają zawrotne ceny, ciężko je znaleźć w sklepach. To jest Royal Muska Mikalev. Ja mam tutaj wersję 30 ml, wersję 100 ml. Obie były zapakowane w piękne pudełko. Ja już je kupiłam parę lat temu. I z tego co widziałam, teraz są straszne ceny. Na przykład taka setka 800 zł około kosztuje, taka 30 350. To na internecie, nie w perfumerii. Także straszne. A to jest białe piżmo, taki cielisty, intymny zapach. Pościelowy, powiedziałabym, jeżeli ktoś wie, co mam na myśli. Jest taki cielesny, czysty, kremowy lekko, ale bardziej jednak piżmowy. To jest też ciężko go opisać. Tu są jakieś troszkę białych kwiatów, to białe piżmo, trochę takiej, no nie wiem, lekkości, czystości i kojarzy mi się z zapachem czystego ciała. Takiego wypielęgnowanego po prysznicu i w czystej pościeli. Nie rozwinę tego tematu, bo już i tak za daleko zaszłam.
Także następny to mam akurat w pudełku Nobile 1942 La Danza delle Libellule. O, tu jest napisane Fragranza Suprema. To o mnie. W każdym razie jest to zapach włoskiej firmy i to w tłumaczeniu na polski to jest taniec ważki, to La Danza delle Libellule. I to jest taki szarlotkowy zapach. Jabłka i cukier, trochę cynamonu. Bardzo kojarzy mi się z jesienią. On nie jest do końca słodki, bo kwaskowatości dodają mu jabłka. I tak jak jest właśnie w cieście szarlotka, mniej więcej. Naprawdę piękny zapach, bardzo oryginalny i cieszę się, że go mam. Dobra. Następnie, budzący wiele kontrowersji, zapach Thierry'ego Mugler'a Aura. To jest woda toaletowa. To jest duszność dżungli, zieloność, łody gliany, parne powietrze. Takie duszne, parne, jak ta zieloność cała paruje z dżungli. To taki mniej więcej jest ten zapach. I sporo cukru jest do niego dodanego. Czasem może się skojarzyć z jakimś syropem na kaszel. Ale no jest tak oryginalny. Rzeczywiście ma taki zapach trochę jakiegoś lekarstwa na gardło. Ale jednocześnie jest taki kolor opakowania. Taki zielony, duszny w odbiorze. Na kiedy ja bym go poleciła? Ja go nosiłam z powodzeniem zimą. I mi wtedy bardzo pasował. A jestem ciekawa, jakby się sprawdził wiosną. Może też spróbuję. No jest to nieoczywisty, oryginalny zapach i raczej nie do kupowania w ciemno, bo no jest bardzo charakterystyczny i bardzo oryginalny. Nigdy czegoś takiego nie wąchałam. Następnie mam Penhaligon's Artemisia, woda perfumowana. Tu znowu białe piżemko, trochę nut drzewnych. Nie ma tu słodkości, to jest zapach wytrawny. Wytrawny, kwiatowy, może trochę róży tu jest, takiej pudrowej róży, podanej w sposób pudrowy. Trochę też pudru. W pewien sposób jest to zapach staromodny. Natomiast przez tą swoją staromodność też podkreśla jakoś klasę i elegancję noszącej go kobiety. Jest lekko też kremowy. No, bardzo przyjemny, bardzo go lubię. Następnie mam, co ja tu mam jeszcze? Demeter Cherry Blossom, czyli kwiat wiśni. No i tak pachnie, tak owocowo właśnie, czereśniowo-wiśniowo, tak pomiędzy, dość słodko, przyjemny zapach, czyli Demeter. Co tu jeszcze mam? Chyba na tym skończę, bo już więcej nie mam zapachu w moim magicznym pudełku. Dziękuję za uwagę, dziękuję też za wspaniały odzew, jaki powstał po moich poprzednich częściach. No jestem naprawdę oczarowana tym, jak wspaniale potraficie wspierać, jak, nie wiem, te kciuki tam wciskacie, jakie fajne komentarze piszecie. Czasami czytam te komentarze i się robi czerwona po prostu, bo no dla mnie to jest niewyobrażalne, że ktoś, no nie wiem, takie miłe słowa do mnie kieruje. To jest bardzo przyjemne. Także dziękuję Wam za to i na pewno już wkrótce pojawią się kolejne części.